Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Mieszkałam w małej chatce w Nazarecie. Już niedługo miałam poślubić Józefa. Bardzo czekałam na ten moment. Pewnego dnia rano, zaraz po przebudzeniu, klęknęłam do modlitwy. Jak czyniłam to codziennie. Przymknęłam oczy, skupiłam się, jak zawsze na fakcie obecności Bożej. Gdy byłam zagłębiona w modlitwie o pokój dla siebie, swoich bliskich i wszystkich potrzebujących, nagle usłyszałam głos i zobaczyłam tajemniczą postać, z której wyłonił się anioł. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. To ja mam być matką Syna Bożego? Jak to możliwe, że Bóg wybrał właśnie mnie spośród tysięcy kobiet? Jak to możliwe? Te pytania pojawiały się w moich myślach. Posłaniec Boży dalej wypełniał swoją misję i powiedział mi: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Poczułam się niegodna tego wyróżnienia. Bałam się. Ale słowa anioła mówiły o Bożej opatrzności i mogłam na tę miłość Boga odpowiedzieć tylko słowami. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wybacz, wytali mam, to będę.
Józef był skromnym cieśno. Jego życie upływało na pracy w drewnie. Potrafił z niego zrobić wszystko, co ludziom było potrzebne. Nie mógł jednak on pojąć słów Maryi. Przestraszył się. Targały go wątpliwości. Przecież nikt nie uwierzy, że to Syn Boży. Pomyślał, że trzeba uciec przed prześmiewcami, wstydem i ludzką zawiścią. Zapakował swoje ciesielskie narzędzia i postanowił opuścić Nazaret. Jednakże Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka: Oto dziewica, pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Postanowiłam odwiedzić swoją krewną Elżbietę. Wyruszyłam w jej stronę. Elżbieta przeżywała też to, co zdawało się niemożliwe. I stało się to również z woli Bożej. Elżbieta, choć starsza już kobieta, poczęła dziecko z mężem swoim i oczekiwała go tak radośnie, jak ja oczekiwałam narodzin Jezusa. Gdy przybyłam do niej i powiedziałam jej o mojej radości, Elżbieta rzekła: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy ja z radością zaśpiewałam: Lania, magnifica è Signore, il mio spirito è su te, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. W czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całej ziemi. Ten pierwszy spis odbył się, gdy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz. Szli więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Wyruszył też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania.
wędrowaliśmy do Betlejem podczas drogi, nagle się ochłodziło. Męczyłam się coraz bardziej. Dlatego często zatrzymywaliśmy się i chwilkę odpoczywałam. Józef mnie pocieszał i dodawał otuchy. Wspierał swoim mocnym ramieniem. Jaką ulgę poczułam, kiedy on wypatrzył pierwszą gospodę. Cóż za radość zagościła w moim sercu. Nie wiedziałam jeszcze, że tam i nigdzie nie znajdziemy noclegu. Wszystko było już zajęte. Przyszliśmy za późno. Widziałam w oczach Józefa tlącą się nadzieję, że jednak gdzieś się uda znaleźć choć tylko miejsce dla mnie. Tak bardzo się o mnie troszczył. Byłam coraz bardziej zmurzona. Wciąż czekałam, że jakieś drzwi się otworzą przed nami, a może serce człowieka. Józef widział, że źle się czuję. Rozumiał, że muszę czym prędzej znaleźć bezpieczny kąt, gdzie mogłabym położyć się i odpocząć. Nie dawał za wygraną. Poprosił mnie, abym odpoczęła i sam poszedł szukać. I to, co chcielibyście, aby i wam czynili. Miłujcie się wzajemnie. Nie miłujcie słowem ani językiem, ale uczynkami i prawdą. Kto przyjmuje jednego z braci moich najmniejszych, mnie przyjmuje. Kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a napoiliście mnie. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Boże, czyś Ty doprawdy objawił swe prawdy ludziom? Ci sei.
e il tuo nome è una poesia, dolcissima amica mia, Ave Maria. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Na świecie było Słowo, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Jestem Kacper i składam Ci kadzidło u stóp. Królu Kacprze, pamiętaj o tym, żebyś nigdy nie palił kadzidła u stóp jakiejkolwiek innej istoty, choćby była piękna. Czci tylko Boga. Dowodem mojej wierności i oddania niech będzie złoto, które składam w darze. Królu Melchiorze, pamiętaj, że władza oraz bogactwo zostały Ci dane po to, abyś służył i chronił biednych i bezbronnych. Boże, tak nas ukochałeś, że z miłości stałeś się człowiekiem. Cierpienie i ból dzielisz z nami. Przyjmij mirrę na znak, że wierzymy, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem. Królu Baltazarze, pamiętaj, że prawdę odnajdziesz w ufnym spojrzeniu i czystym sercu.
Boga bije blask nadziei dla świata ogarniętego ciemnością. Nadziei, że cierpienie ofiarowane Bogu owocuje miłością. Nadziei, że grzesznik skruszony otrzyma przebaczenie. Nadziei, że zło nie ma ostatniego słowa, bo dobro zawsze zwycięży. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Zanieśmy tę nadzieję do naszych domów. Zanieśmy Boga ludziom głodnym Jego miłości. Zapraszamy teraz wszystkich.